Hej kochani, witam wszystkich z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w Fairy Tailu. Jednak postanowiłam, że zamiast brać misję od Juvie, ponieważ wygląda na to, że jej misja jest bardziej fabularna, jak widzicie. Epizod pierwszy z chapteru drugiego, misja porozmawiaj z Juvią. Dlatego zrobimy sobie tę misję. Czemu nie mogę? Ja chcę tę. To sobie chcę. Nie mogę wybrać misji? Koniecznie muszę rozmawiać z Juvią. O nie! Jak to tak? Nie wierzę. O nie! No i jak ja mam zrobić zadanie, jeżeli oni mi każą porozmawiać z Juvią? A ja bym chciała robić inne rzeczy, na przykład dodatkowe. Iść na misję rangi. Co za ludzie. No nic, no wygląda na to, że nie możemy na razie tego zrobić. Musimy porozmawiać z Juvią. Grey-sama! Iśia ni oshigoto ni ikimashou! No, nanda yo ikinari! Ukeru irai mo kimete arun desu! Hai, kore irai-sha desu! Grey-sama to Juvia, futari kiri no oshigoto desu! A myślałam, że uciekła. いつ以来でしょう。おい、そんなにくっつくな。いろいろ当たってんだろうが。いいじゃないですか。誰も見てませんよ。思いっきりギルドの中だろう。全員こっち見てるぞ。はいはい、お幸せに。さっさと行っといて。二人きりでお仕事か。デート？ちげえよ。ほら、行くぞ。 Trochę rzeczywiście nie brzmiało jak Juvia, ale niech będzie, dobra. Jak ona ładnie wygląda. Ale czemu w tym? Ma to fajne ubranie, a dalej tą samą fryzurę. Ta czapka i te kręcone włosy inne są naprawdę fajne. Żądam zmiany kostiumu! No nic. No dobra, no idziemy. Hej, hej! Za każdym razem, jak wychodzimy, prawie za każdym, możemy od nowa podnieść te graty. I przyznam, przydają się, choćby dlatego, że dzięki temu te misje z ludźmi są dosyć praktyczne. O, a propos community mission. Widzę tam jedną osobę, a brakuje nam tylko jednej bodajże, żeby mieć jedno z zadań wypełnione. Tam gdzieś na górze. Ja nie wiem, od czego zależą te FPS-y, poważnie. Jasne! O, nie możemy, bo nie mamy. Good luck. O nie, o ty! Ale nas zrobiła. To poszukajmy kogoś innego, tam też jest ktoś jeszcze na dole. To najwidoczniej miałby dla nas jakieś zadanie. Moshi mosh. Greides. Oj. To bym sobie w ścianę wlazł. Jasne, o, idealnie. Completed. Arigato. Yeah. Jest. 64% zrobione. Fajnie by było, jakbyśmy tu podnieśli to, co jej akurat było potrzebne. To by był dopiero. O. Ale byłby dopiero, co? Dobra, chodźmy na tę misję naszą zaznaczoną na mapie. Podoba mi się ta minimapa, jest całkiem sympatyczna. See ya, ludzie. To już w sumie byliśmy. Nie odkryło się nic nowego. Właśnie. Mamy pokonać przeciwników. Ło. To są nasi przeciwnicy. Tam nie ma przejścia.
Over damage. A, dobra, zapomniałam o over damage'ach. Czekaj, zaraz z tobą zawalczę, tylko właśnie tu mi się wydawało, że widziałam coś świecącego. Poczekaj. Tyle co skrzynki podniesione, to zawsze coś. Oj! Energetic boy. O! Jaka lakrima? O, fragment jakiś ciekawy. Ciekawe, zaintrygował mnie. Dobra, idziemy się tłuc z targetami. No, hello. O, jest i syrenka. No dobra, zaraz, stop, co? Słaby na ogień, odporny na wodę, świetnie. I na lód też się dowiedzieliśmy, że jest odporny. Ona jest odporna na... Dobra, może na lód i na wodę zareaguje. Hamma! Zaczniemy na nią. O, mamy chain. Tak, Juvia będzie atakować sama. Przywróciła sobie zdrowie. O, punch back. Well then, zróbmy co trzeba. Chain, który kosztuje coś? Chain, który nic nie kosztuje? Chain, który kosztuje? I finish. Dobra, udało nam się total damage. 4000. Oj, Grey nam zlevelowała. Szukała Greya, okej. Oraz przeurocza. Jakby Grey był tiki mniej odporny na nią, to może by się inaczej zachowywała. Ale kto wie. Taka jej uroda. Tylko tak, over damage. Tylko on jest potrzebny gdzieś 30 tysięcy. To jest kupa damage'u do zrobienia. Na razie nie na nasze możliwości. Dobra, lecimy do następnego. O, podoba mi się dzisiaj, także jest więcej walki. Ale chciałam misję dy zrobić. O, speed up naprzód, dobra. Teraz jak stoją? O, daleko od siebie. Resist, shield. O, fajna opcja, nie powiem. Można by ochronić Juvię, bo ona dostanie. To jest chyba atak. O nie! O ty! Kurczę, no problem polega na tym, że ten gościu jest odporny na lód. I na wodę też w sumie. Aha, podzieliliśmy się na przeciwnika. O, tak, super, jeszcze się wylecz. Dobra, ją trzeba wykończyć. O, zio. Dobra, to ja proponuję jednak się pozbyć naszej syrenki. Juvia, dokończ, wykończ. Jest. Ona nam już nie wyleczy i nie wzmocni tego. Wow! Czy my mamy przedmioty? Właśnie, przecież mamy... Tak, możemy wykorzystać to. Z ciekawości zupełnie tak samo. Dobra. No i trochę się jej dostało. Nie wiem, czy to wystarczy, ale on jest odporny na... Dobra, udało się. Gdzie jesteś? Dobra, weszedł nam Fang. Teraz tak, lecimy do kolejnego. Jak tam nasze życia? No nie najgorzej w sumie, wydaje mi się, one tam wylądowały. A, ten sobie siedzi w krzaczoszku. Nie, no dobra, to podejdziemy do tego, co mamy walczyć. I jeżeli pozwolą nam sobie zabrać misję z mapy, ze tablicy, to sobie tym razem uruchomimy automatyczną walkę. Jestem totalnie ciekawa, jak to wygląda. Chciałabym pozbierać trochę tych rzeczy, co tu są, tak żeby nie wpaść z ręką pod nogi, bo jest ich tu całkiem sporo. A to tylko woda. No dobra, chodź, walczymy. Dostała. Tak. Któż to się pokazał? Tylko tak, przydałoby się kogoś wyleczyć, Juvię chyba. To jest drobna mikstura.
nie przywraca za dużo życia, ale zawsze coś. O! O nie, a co to? Statusy! O nie! Mamy status zatrucia. Będzie nam zabierać życie. Spalenia. Będzie nam zabierać życie w każdej rundzie. Zamrożenia. Okej. Klątwa nie pozwoli nam przywrócić sobie życia. Strach. Będziemy mogli się tylko bronić. I paraliż sprawia, że w ogóle nie będziemy mogli się ruszać. Świetnie. Znowu wzmocnię kolegę? Żankę? Legę? Co ty? Dobra, zrobimy R1. Okej, ładnie wyszło. Żuwia nam się prawie załadowała na następny poziom. これで依頼された分は全部片付いたか。大したことなかったな。ジュビアとグレー様の二人ならもう何も怖くありません。ですからこれからも二人でずっと一緒に。へいへい、仕事が終わったんだからさっさと帰るぞ。もう釣れないんですから。でもそういうところも素敵。 O, dodatkowy boss. O, szybko poszło. Monster ma da nokotte yaratta no ka. Kusso, yudan shita ze. Grey-sama, okega wa arimasen deshita ka? Koko to ka, koko to ka. Beta beta sawaru na. Anshin shiro. Kizu hitotsu ne yo. Grey-sama ga bujji de yokatta desu. Grey-sama ni nani ka atta ra Jubia wa. ちょ、待って、抱きついてくるな。話せて、おい。いいじゃないですか。ここなら誰も見てませんから。ここにはグレー様とジュビア二人っきりですから。余計にダメだ。帰るぞ、早く。ああ、待ってください、グレー様。おいえい、 biedna Jubia. Dobra, wracamy do... No dobra, to czemu mi nie zaproponowaliście powrotu do bazy? Czyżby nam miało coś jeszcze po drodze wyskoczyć? Ikisaki wa... Koko ni suru ka? Koko ni sukura. Sate, tsugi wa... O, czyżbym mogła tam ukończyć zadanie? Jedno, aż sobie zrobimy. O, nasza fontanna. O. O. Woda. Powiem wam, że tej wody to chyba będziemy... A gdzie jest Lucy? Przedtem tu stała, a tam stała Wendy, już nie stoi. O. Pobiegli wszyscy do gildii zadowoleni. Spoko. Pytanie, o wiecie co? A może, ciekawe czy możemy wejść do, tutaj do dormitorium dziewcząt. Ono naprawdę fajne miejsce ma, zaraz koło gildii. Jakim cudem ono jest droższe w ogóle? Oglądaliście DLC? Nie. DLC. Owa, oglądaliście Owa? Zaraz pytanie, czy ja mogę... Mogę od razu wrócić do bazy? Ja bym chciała? On hold. No dobra. Chyba jednak muszę biegać do takich właśnie rzeczy. Biegniemy do drzwi do gildii. Dobra. O, hej. No i znowu rozsypali nam nasze rzeczy. Zbieramy kamienie pod gildią. I liście. Kaetteki ta ka.
報告も終わったし帰るとするか。お疲れ様でした。この後はどうします？グレイ様さえよければぜひジュピアのお部屋に。お前んち女子寮じゃなかったか？そりゃまずいだろう。今日は疲れたしまっすぐ帰るよ。そうですか、残念です。ああそうだ、さっきは言いそびれたが助けてくれてありがとな。おかげで怪我せずに済んだ。そんなジュビアはグレー様が無事ならそれでいいんです。いや本当に助かったぜ、お前がいてくれてよかった。それはつまりお前がいなきゃダメだっていう、一生一緒にいてくれっていう。そうは言ってねえよ。ジュビアも一生グレー様についていきます。sprzedane No i mamy nowego przyjaciela do listy. Team nam się teraz zmienił. Avatar settings. Tak, teraz możemy dodać sobie Juvia. Nie potrzebuję by jakoś koniecznie specjalnie na razie, ale spoko. Odporny na ogień, wrażliwy na wodę. A tu odwrotnie oczywiście. Dobra. Team zostaje taki, jaki jest. Proszę. Pozwólcie mi wziąć misję z tablicy. Aha, czyżbyśmy zabrejtowali się? A co? No dziękuję bardzo. O to mi chodziło. O! Coś się zmieniło? Zaraz. A, medale po prostu. Dobra, teraz mogę już wybierać inne misje. Ojej, Lucy nam wykopią z drużyny. Tam były golumy? Golemy? Golemy, nie golumy. Dobra, weźmy na razie Tom. Może być. またお前らか。おう。ああ。No dobra, Lucy chyba nie do końca ogarnęła, że jej nie będzie w tym zadaniu. I gzu! Dobra, chodźmy. Nie ma co zwlekać. Lecimy. Lecimy na misję! To jest Magnoli, no nie? Nie, zaraz, stop. To nie jest Magnoli. Dobra. Ale wyjdziemy odpowiednim wyjściem, bo właściwie to chyba nie ma zupełnie znaczenia, którym wyjdziemy, no nie? Po prostu trzeba podejść do wyjścia, tak myślę. Ale dobra, pójdźmy do tego, które nam tutaj narzucili. A następnym razem podejdziemy do obojętne którego. No właśnie, tak coś czuję, że robienie dodatkowych walk poza głównymi... O! Jesteśmy wszyscy. Okej. Miałam mówić, że robienie takich dodatkowych walk poza tymi ze zleceń może się okazać zbędne, zwłaszcza na początku. No, to pogadali chłopaki. Lucy padnie ze śmiechu. Dobra, tam jest... Ale czy my tego gościa nie zrobiliśmy dopiero co? Co on ma? Nową misję dla nas? Powiem wam, że bieganie tutaj będzie bardzo praktyczne, jeżeli chodzi o zbieranie tych wszystkich rzeczy, które można podnieść. Plus 2.
plus coś. Oj. Aha, tak, no tak, przecież my mu jeszcze nie daliśmy. Zaraz, mogę pobiegać Erzą? O. Ale ładnie wygląda. O, są mi biłki. Jutto. To może być troszkę cięższa walka. Jakie ładne. Od razu nas wziął za ta... Jeden tylko? Ojej, woda. To by nam się dżuwia przydała, a nie... No dobra. Hamma! To co? Tekken! Teraz nas zje. Ojej, Grey się rozebrał. Kiedy on się rozebrał? Teraz? Chyba jeszcze raz to samo. Czy lód i woda to jest to samo w tej grze? Kliniki, Surge. Chciałabym to zobaczyć, ale będziemy mieć więcej wilków. Myślę, że Natsu już powinien dać radę. Tekken! Jest. Dobra, nikt nam co prawda nie wszedł na poziom wyżej, ale to nie są wszystkie, bo ich jest tu aż czterech. O kurczę, czy my mamy kogoś, kto leczy? W sumie przydałoby się obronić Natsu. Wiesz co, słuchaj, bo jesteś troszkę ten... Roar, siła jest ta sama. Więc w sumie nie ma znaczenia, którym go zaatakuje. O, wiecie co, właśnie spaprałam trochę, bo najlepszym atakiem byłby Grey. Ja wykorzystałam Greya jako obronę, jako uleczenie Natsu. Trochę słabo, no nic, trudno. Teraz się wszystkim dostanie. Spoko. Właśnie. On ma najmocniejsze ataki przeciwko temu wilkowi. Wiesz co? Weź się troszkę podlecz. Musimy zdobyć lepsze leczenia. Wszystkie mają tą samą siłę ataku, więc... O, Grejowi się dostanie chyba najbardziej teraz. A nie. O, zobaczcie, no kto by pomyślał. Dobra, Grey go powinien już wykończyć. Dawaj, hama. Level upy. Mamy nowy atak u Natsu. I dostaliśmy nowe rzeczy. Dobra. Jedno mnie tylko martwi. Ilość życia, które mamy. On nas... Właśnie. No i krytycznym jeszcze zaatakował. Świetnie. Ale zaraz powinno nam wejść... Chain za chwilę. Jeszcze tylko Erza. Może być Natsu. Natsu, ty tu się chyba lepiej powinieneś... Punkty magii mamy spoko, nie są nam specjalnie potrzebne, ale życie to nam tu leci, jak nie wiem, u Natsu zwłaszcza. Dobra, ona powinna po atakiem załadować już nam Faili znacznik. Jest. I możemy go wykończyć. No i koniec. No i nawet nie wie, co go trafiło. 4600. Ale jeżeli możemy zrobić na 30 tysięcy, to jest naprawdę coś. Warto robić te bonusy, nawet jeżeli tam ta ilość punktów jest... nawet jeżeli ataki nie są zupełnie potrzebne, aż takie mocne. Dobra, najpierw się nam dostanie. O, Erzie. Ojoj. Mamy nowy atak u Natsu. Trochę mu się dostało. Gejzer możemy użyć. Trochę więcej punktów zabiera, ale w sumie to i tak jest nasz ostatni cel. Zaraz, który kwadrat jest twój? Chyba dostał, co? To chyba właśnie w ten sposób wtedy lepiej... Nie pomyślałam, że niektóre spory mogą mieć zajmować dwa pula. O!
Hamma! I to będzie już chyba koniec. Wykończeni. Yes. Wracamy do gildii. Dadzą nam możliwość autopowrotu? Tak, poproszę. Teraz będziemy mogli... O! No, spoko. Właśnie. Udało się. Historia. Jaha! Na D nam jeszcze brakuje. Musimy ulepszyć te dwa bondy i skończyć jeszcze jedną misję rangi D, a potem możemy zrobić C. Chociaż one, widzę, tutaj fajnie się już nam wbiły. Też mi się to podoba. Teraz tak. Greyu. Słuchaj, leć do tablicy. Dobrze, że możemy. Tylko tak, czy możemy kogoś ulepszyć? Możemy. To ja bym jednak Lucy trochę pozostała tak z tyłu. A chciałabym naszą trójkę przede wszystkim ulepszyć. Jakby nie patrzeć, to jest taki sentyment. Chociaż jak się pojawi Loki, to jego też bym chciała. O, właśnie. Musimy dowiedzieć się coś o możliwości leczenia. Również. Czy ty masz w sklepie jakieś... Ach, tylko ten mały. Strasznie drogi! Nie chcę takiego drogiego. Możemy sobie u naszej Levi zrobić... No, moglibyśmy, gdybyśmy mieli jakiekolwiek składniki. Niestety oddaliśmy wszystko... Co? Masz misję? Później. Najpierw idziemy tu. Okej, okay. No dobra. Czuję się trochę, jakby gra była liniowa. Dobra. O! No właśnie. Ojej, Roxas zmartwiający się o dziadko. Roxas! O! Powalczycie między sobą? Idę. Okej. Kiedy będziemy dostawać obrażenia podczas walki, mamy szansę na striggerowanie ekstremalnej magii ratunku. Im większe kłopoty, tym większa szansa na otrzymanie jej. Ratunku tego otrzymania. Ataki też będą? No, załaduj nam tego Chaina. Dziękuję. I wykończenie. Ma
magic chain. No tak, dostał trochę baty. No i został wyśmiany. Kiedy używamy magic chaina, możemy też mieć szansę na użycie, na aktywowanie ekstremalnej magii z wykończenia. Zamiast tej zwykłej. Normalnie zakończenie byłoby przy użyciu teraz Lucy, bo była ostatnim, który miał finish chain, ale pokazał się Makaro. Podoba mi się ta walka. O, ranka. Dzięki, mogę iść odebrać misję? No dobra, i to jest właściwie to, co nam opisali. Nie mamy na nią wpływu. To jest taki bardziej luck. Do kąta, chłopaki, do kąta. Może się okazać, że niespecjalnie za tym pójdą. Pojedynki są teraz aktywne. No trochę. Ale ja nie chcę. Ja chcę misje poboczne. Dlaczego mi to robisz, Gildio? Dziękuję. Jeszcze jedną D potrzebuję. Ta jest troszkę droższa. Unique. Unikalne. Yes. No od razu lepiej. Widocznie narysowała jakieś stwory. O, okej, okay, dobra. A to wszyscy będą tacy sami? Wszyscy żołnierze? O nie, mam iść sama? Dlaczego? No dobra. Niech będzie. Happy mógłby z nami spokojnie pójść. Zresztą i tak mamy ich zaznaczonych na mapie, więc tyle prosto. No i nie odpuścimy sobie liści i kamieni, no bo wiecie, no. To są pamiątki. Wręcz z fiore. Siema. Dobra, widzę pierwszego klienta. No, well, hi. Dosta. O. O. A tak nas zrobili. Dobra. Może być. Nie gniewam się. A czekaj, wodę sobie podniósł. A gdzie jest Grey? Powinien tu stać. Jak nic, to jest ten gościu ostatni, bo ci mają inne ubrania. Dosta. No, to sporo was jest takich samych. Czuję mocny vibe tego One Piece'a z wrogami, którzy są identyczni. O, to też nie ty? O nie, to jest ktoś jeszcze na mapie? Ktoś był jeszcze zaznaczony?
czy już nikt więcej nie był zaznaczony. Jest jeszcze gościu, który pilnuje Fairy Tail. Ale... Ale nas zrobili. Ciekawe. Dosta. Okej. A teraz jestem troszkę w kropce. Znajdź właściciela paczki. No dobra, to się nam nie pokazuje, ale... O kurczę, to ja teraz muszę się przejść i zobaczyć, czy... No wiem, że był tu gdzieś gość z armii, który był w białym ubraniu. Tylko nie pamięciam gdzie. I to jest właśnie zagwozdka. Na pewno są przy wyjściach, więc może dobrym... Czy on jest gdzieś zaznaczony? Ten na... O! Ściema trochę. Ten kolega tu w ogóle nie pracuje. Gdzie on był? Wiem, że gdzieś stał taki jeden, co podeszliśmy do niego przy ścianie i był ubrany na biało. No i zbieramy kamienie oczywiście, bo kamienie są ważne. Ty też jesteś przezroczysty, co? Jak, a jakże. Dobra, to słuchajcie, ja sobie pozwolę pobiegać po naszej mapie. Bo jeżeli to jest misja typu znajdź tego gościa, bo gdzieś stoi, to będę musiała po prostu sobie te lokalizacje sprawdzić i przejść i zobaczyć, czy kogoś gdzieś tutaj po drodze nie znajdę. O, są schody na dół, ładnie. Ale w sumie myślę, że niekoniecznie musimy to mieć na nagraniu, bo to tylko by zajęło czas antenowy. Pominęlibyśmy walki i robienie dodatkowych misji, które możemy robić, więc tutaj zrobię cięcię. Ciekawe, jak często możemy ją sprawdzać. Dobra, to teraz sobie zrobię cięcie. Spotkamy się, jak już znajdę tego kolegę. Daleko nie szłam. Arigatou gozaimasu. Ciekawe, co na środku. Ładny ma głos, przynajmniej przez samo to, co się zaśmiał. No i wracamy do gildii. Przebiegłam dosłownie 10 sekund dalej. Wróciliśmy. Fajne te komentarze od wszystkich. そこに魚が泳いでるよ。目を覚ませ、ハッピー。あれはルシーだ。私そんなに魚に似てる？ねえ。ああ。愛。許してくれ、ルシー。腹が限界なんだ。夏、おいら、美味しい魚が食べたいよ。ハッピー、しっかりしろ。ハッピー。 Character story do zagrania. Ru-chan, co się stało? Nanika najemigoto? Levi-chan, jizwa, sagashiteru hon ga arun dakedo. 7 nen mae, atashitachi ga Tenrou-jima ni itte sugu shuppan sareta hon ga ima wa mou honya-san ni oite nai mitai nano. Arara. Nante iu hon? Kore nan dakedo. Ah, kore nara watashi 前に街の露天商で見かけたかも。本当？探してみるね。
No dobra. No dobra, zrobiło się coś. O, są charakter story, mamy dwa. Mamy Lush i mamy Natsu. Świetnie. I znowu czasowo jesteśmy. O, o. Teraz, jak to wygląda tutaj? Rank upy. Rank up. Burej! Możemy mu wrzucić następną lakrimę, co spoko. I na razie tyle. Następnie chyba Lushi i resztę już będziemy powoli uzupełniać. Zaraz mu dam nową lakrymę. Ech, kurczę, ten czas w grze. Nie miałabym nic przeciwko zrobieniu... Zaraz, co my tam jeszcze potrzebujemy do tego rangi D? Bond ranki. No tak, wiecie jak to wygląda? Zaraz wam pokażę. Status. Tu możemy sobie sprawdzić nasze rankingi. Prawie jesteśmy już wyżej z Grejem. Grej na co? A czemu nie z Lushi? Coś tak słabo z Lushi tu walczyliśmy. Będzie troszkę ciężko to zrobić, ale niedługo będzie Grej i Natsu tutaj troszkę bardziej rozwinięte, więc myślę, że tu sobie zrobimy. Dobra, zaczniemy kolejny odcinek, jeżeli nam pozwolą, od wzięcia misji. Tak wygląda nasz ranking teraz. Zmieniły się troszkę komentarze i one się za każdym razem zmieniają, jak tutaj rankujemy, więc ja tu będę wpadać, kto jest ciekawy, sobie poczyta. Tego tłumaczyć nie będę, tłumaczę tylko filmy i dialogi, które coś wprowadzają, bo inaczej w życiu się nie wyrobię z żadną inną serią i nawet z tą jedną. Także tak to będzie wyglądać. Jesteśmy już poniżej setki, także spoko. Twilight Ogre jest za nami, czas najwyższy, chłopaki. Także tak to wygląda. Co do upgrade'ów, one się zaczynają powoli cenić. 2000. 2000. 2000. To nie jest problemem, z tym, że tutaj jak sobie ulepszymy, będziemy mieć misję przede wszystkim rangi C. I ja bym to zrobiła, dokładnie, bo ranga C będzie lepiej płatna, więc wykończymy resztę z D. Fajnie by było, żeby misje były już bardziej opłacalne. Co do item shopu, wciąż nas stać, no jeszcze nas nie by stać. Dobra, item shop jeszcze, może byłyby... Właśnie, dodatkowe butelki, dodatkowe lakrimy z pierwszego grade'u, niech będzie, dobra, trudno, już kupione, więc już nie zostanie. Wyskoczą nam dodatkowe zadania do zrobienia i myślę, że możemy teraz kończyć. Skupimy się przede wszystkim na następnym odcinku, na wykończeniu misji D, są trzy, a potem zrobimy sobie story mission i potem poszukamy tego pojedynku, gdzie on dokładnie jest. Bo możliwe, że jest za którymś... O, nie wspina się. Możliwe, że jest za którymiś drzwiami. Tam jest jeszcze pusto. Tu jest też jeszcze pusto. A jeżeli nie da się do... Ej! Co to za zbiegowisko ludzi tutaj nagle takie zrobiło? Więcej ich tutaj jest niż przedtem. Teraz! Czy tamta beczka się im świeci na żółto, czy tylko mi się zdaje? Się świeci. Tarudano. Beczka. Tarudano. Dostaliśmy cukierka. Dobra, słuchajcie, tu sobie zakończymy w sumie dni dokładny. Na naszą gildię. Podoba mi się, jak się odwracają. To jest w ogóle, to nawet nie ma tutaj animacji odwracania się, to jest buf. Widzicie? Tak jak idę jest ok, a jak robię tak zmianę, to nie ma nic po drodze żadnej animacji. Dobra. Ale łatwiej jest się ustawić do pożegnania. Także dziękuję wam za wspólną grę. Kolejny odcinek zaczynamy od misji rangi D i prawdopodobnie skończy się na wszystkich trzech misjach w odcinku, a jeżeli się wyrobimy, to zrobimy jedno zadanie z misją z postaci. Także dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!